Was wszystkich bardzo serdecznie. Jest zimowy wieczór, w końcu jest troszkę więcej czasu. No a jak jest zima, nie ma zbytnio co robić, to się wspomina. I ja też tak wspominam sobie czasy przeszłe, jak to było w dzieciństwie, odkąd sięgnę tylko pamięcią. Wspominam moich dziadków, przypominają mi się ich opowieści. No i też tak zauważyłam, że odcinki, w których właśnie wspominam historię dziadków, swoją historię czy rodziców, jak to kiedyś było, przypadły Wam do gustu. W komentarzach piszecie, że takie odcinki mogą się pojawiać. No i w związku z tym dzisiaj przejrzałam sobie część zdjęć, bo zdjęć jest ogrom, mamy bardzo dużo fotografii. I chciałam Wam opowiedzieć tak troszkę historię moich dziadków od momentu przybycia tutaj na tereny zachodnie po wojnie. Odcinek o dziadku w czasie wojny, o jego losach w czasie wojny, o tym, co go spotkało, co przeszedł, będzie kiedy indziej. A dzisiaj taki właśnie odcinek, jak to się zaczęło tutaj życie mojej rodziny na terenach odzyskanych na zachodzie kraju. Dziadkowie, jak już wiecie, pochodzą z Bukowska koło Sanoka i przybyli tutaj do Namyślina na tereny nadodrzańskie odzyskane w połowie 47 roku, w trzeciej turze. Przyjechali oni tutaj po wojnie, bo jak się wojna skończyła, nie mieli praktycznie tam do czego wracać. Bandy UPA spaliły tą miejscowość, spaliły domy, no i ludzie po wojnie szukali takiego lepszego startu w życie, swojego miejsca. Byli to niejednokrotnie ludzie, którzy na psychice bardzo ucierpieli. Dziadek też w czasie wojny przeszedł bardzo. No i szukał tego takiego swojego, można powiedzieć, miejsca. I nadarzyła się okazja wyjazdu na te tereny tutaj odzyskane. No i zdecydował się, podjął taką decyzję i z babcią tutaj w 47 roku przyjechali. No i wybrali sobie dom, bo to nie było tak, że były przydziały czy jakieś tam przypisywanie danej rodziny do domu. Jeżeli byli ludzie przesiedlani, to tak, ale tutaj oni przyjechali dobrowolnie, nikt ich nie zmuszał i jechały całe rodziny, zajmowały jakąś miejscowość wybraną i się osiedlały. Tak samo było i tutaj. Fajnie obrazuje to film Sami swoje, jak to Kargol z Pawlakiem jechali. No i później razem się osiedlili przez jeden płot. Tak samo było i tutaj. Jechały całe rodziny, ludzie spowinowaceni, sąsiedzi. No, zaczynali, że tak powiem, razem. I dziadek wybrał sobie tutaj ten dom, w który teraz obecnie jesteśmy. Później, już jak ja miałam tamtych kilkanaście lat, jak moi rodzice gospodarzyli, no tutaj jest taki dosyć wąski teren, nie za bardzo nadający się na gospodarstwo rolne, bo jest wąsko. Nie można było się tutaj zbytnio rozwinąć z budowami, z jakimiś takimi pomieszczeniami na maszyny i nieraz jak tak żeśmy z dziadkami rozmawiali i ja się pytam, dziadek, mówię, czemu ty żeś wybrał tutaj taki dom? Nie mogłeś sobie wybrać gdzieś tam w Boleszkowicach, tam takie domy otoczone polami, wiecie, jak to nieraz się widzi, na pewno widzicie takie domostwa, jest dom powiedzmy z zabudowaniami i dookoła tylko pola. A dziadek zawsze odpowiadał, a kto to wiedział, że ja będę na gospodarstwie, że tutaj będzie gospodarstwo. Taka prawda, dziadek jak przyjechał tutaj, on w ogóle nie miał zamiaru prowadzić gospodarstwa rolnego. Owszem, nabył w czasie wojny u Bauera
jako takiego doświadczenia w prowadzeniu gospodarstwa, zwłaszcza jeżeli chodzi o konie i krowy, bo przy tym robił, ale jadąc tutaj nie miał nic, on nie miał grosza z babcią przy duszy i tak jak opowiadał, jakie gospodarstwo, mówił Renaciu, jakie gospodarstwo, ja nie miałem, mówi, złamanego szelonga przy duszy. Ja tylko, mówi, martwiłem się, żeby znaleźć, mówi, cały dach, znaleźć łóżko i żeby mieć kromkę chleba na rano. Oni się tylko o to martwili. No i był taki dom, dzisiaj tam jest sklep, też się dziadkom podobał, ale nie wybrali go. Wiecie z jakiego powodu? Bo dziadek powiedział tak, tam był wtedy jeszcze w czasach niemieckich bar i mówi, skoro jest bar, to tutaj będą zabawy, a jak będą zabawy, to będą bójki, a jak będą bójki, to mój płot będzie co weekend rozebrany. No i tamtego domu zrezygnował z tamtego domu i wybrał sobie troszkę dalej od tej, od tego właśnie baru. Takie pobudki nim kierowały w wyborze domu. No i pierwsze dni, tak jak tutaj dziadkowie opowiadali, były mordęgą. Nie mieli co jeść. Oni tutaj przyjechali i bywało tak, że całe dnie głodowali, bo nie mieli chleba, nie mieli skąd tego chleba wziąć, nie mieli za co go kupić i nie mieli z czego go zrobić. Jadąc tutaj, spakowali tylko przysłowiowe tobołki i tak było. No jak wybrali ten dom, no to mówi babcia, zaczęło się sprzątanie, bo tutaj było pobojowisko, były porozdzierane pierzyny. No wiadomo, przeszła też tutaj armia radziecka, więc to było wszystko no, zdewastowane, można powiedzieć, w środkach. Powyrywane gdzieś tam okiennice, powyrywane drzwi, co się dało. To palili, żeby też mieć ciepło. No i było sprzątanie podłogi, były drewniane, pozałamywane. No ja jeszcze pamiętam, jak już miałam tych naście lat na górze w pokoju, na ścianie były ślady, takie dziurki po karabinie maszynowym. Ktoś pociągnął z serii i tak na ścianie zostało. I tak dziadkowie właśnie tutaj zaczynali, było bardzo ciężko, ale żyli z sąsiadami, było tak, że no nie ze wszystkimi gdzieś tam pałali jakąś tam miłością rodzinną, ale się bardzo szanowali. Tak jak babcia mówi, nie było czegoś takiego, żeby jeden drugiemu odmówił. Mogli się pokłócić, ale jeżeli przyszła potrzeba, to stawali za sobą murem. Tak ludzie żyli w takiej jedności. No i też opowiadała, jak gdzieś ktoś miał jakiś kawałek boczku, to też już mówiłam na odcinkach, czy ze dwa kartofle, czy coś, to wspólnie dwie, trzy rodziny, dwa, trzy domy zbierały się, wspólnie ugotowały jakąś tam strawę i zjedli. I to był ich posiłek. Jeden, nie wiadomo kiedy byłby drugi, także celebrowali te posiłki. Dziadkowie, jak tutaj przybyli na te tereny, to babcia miała 17 lat, była młodziutką dziewczyną. Dziadek miał 32 lata, bo był od niej o lat 15 starszy. I przed wojną takie związki nikogo nie dziwiły, bo dziewczyny 16-17-letnie już miały własne gospodarstwa, były wydawane za mąż, a 20-latka czy 20-parolatka to już była starą panną. To dzisiaj czasy się zmieniły, że no 16-17-latki w ogóle nie myślą jeszcze o za mąż pójściu, ale kiedyś to było normalne. No i tak samo tutaj moja babcia. I gdy ona tutaj przyjechała, musiała już pracować. Tej pracy jeszcze nie było. Było bardzo ciężko. No i chodziła do sąsiedniej wioski, do Boleszkowic, do młocki, tak to się nazywało, do młócenia zboża. I wiecie co? Na maszynie cały dzień pracowała za kilogram mąki. Dosłownie kilogram mąki, ale jak babcia opowiadała, jaka ona była szczęśliwa na koniec dnia,
zmordowana była niemiłosiernie, bo jeszcze z tych Boleszkowic musiała na pieszo wrócić. To jest 8 kilometrów. Wróciła umordowana. Mówi, niejednokrotnie krew jej z nóg czy z rąk leciała, ale była szczęśliwa, bo zapracowała kilogram mąki. Miała na 2 dni takiego oszczędnego jedzenia z dziadkiem. I nie jedli, nie było czegoś takiego, że zjedli śniadanie, zjedli obiad, zjedli kolację. Nie. Oni po prostu jak coś dorwali, coś troszkę urobili, zarobili, zjedli, błogosławili to jedzenie, dziękowali Bogu, bo tak jak opowiadali, kładli się i nie wiedzieli, czy kolejnego dnia będą mieli co zjeść. Tak samo sąsiedzi biedę klepali ogromną. Do tego dochodził strach o los ich, bo bali się, że Niemcy tutaj wrócą. Oni cały czas drżeli. I tak jak opowiadali dziadkowie czy ludzie, którzy tutaj się sprowadzili, na samym początku oni tutaj tak nawet zbytnio nie ogarniali tego, bo gdzieś ten strach, potworny strach z tyłu głowy się tłukł. Ci ludzie przeszli piekło. Oni niejednokrotnie byli świadkami zabójstw, takich można powiedzieć nieludzkich, tortur, morderstw. Przeszli obozy, bo tutaj też na sąsiedniej wiosce byli ludzie, którzy wrócili z Syberii i z różnych innych zakątków Europy, gdzie no przeszli po prostu nieludzkie traktowanie i oni się bali, nie ufali dniu kolejnemu. Brali to, co dał im dzień, to, co dał im los i dziękowali za to. Ale niejednokrotnie niestety psychikę mieli bardzo wypaczoną, co później się przedkładało na takie może relacje rodzinne. Gdzieś pojawiał się alkohol, pojawiało się może taka ucieczka. Nasz dziadek też nie mógł się odnaleźć w tym wszystkim po wojnie. Był świadkiem wielu takich, można powiedzieć, tragicznych rzeczy. Sam doznał okrucieństw, okropności na sobie, no ale to już będzie oddzielny odcinek. Babcia tak samo stała pod ścianą przed plutonem egzekucyjnym w wieku 9 lat z całą rodziną. Także no, śmierć w oczy zaglądała. Powiem szczerze, że ja sobie nie wyobrażam, jak ci ludzie wrócili do normalności. Ale czy wrócili? Chyba nie, bo rozmawiałam z dziadkami, już jak mieli tych powiedzmy 60-70 lat i wiecie co, babcia mówiła i dziadek, że im się to śniło. Nie później już często, ale śniło im się. To wracało w snach, to wracało we wspomnieniach, to wracało w ludziach, których gdzieś spotykali. Także to wszystko w nich siedziało. Ale żyli. Żyli, no bo co mieli zrobić? Jakoś sobie radzili, wspierali się razem i tak to się zaczynało. I z początku, jak tutaj no już się osiedlili, szukali, no tak jak wiadomo, pracy. Dziadek pracował w lesie, pracował przy faszynie, był człowiekiem niezwykle pracowitym, miał swoje jakieś tam, jak każdy, bo powiedzmy święty nie był, nikt święty nie jest, ale pracowity to był. Miał taką końską siłę. Myśmy się niejednokrotnie tutaj z kuzynem i z moimi rodzicami dziwili, skąd on czerpał te siły. On był tak połamany, tak zbity potwornie przez Niemców, a wiecie co on potrafił? Już nie pamiętam, który to był rok, ale ze stacji kolejowej w Namyślinie tu do domu przynieść na plecach kowadło, gdzie to było 2 kilometry i zrobił chyba tylko 3 czy 4 odpoczynki i to kowadło na plecach przyniósł. No to jest niewiarygodne dzisiaj, bo ja jak patrzę na to kowadło, to we dwoje byśmy go nie podnieśli, a dziadek przyniósł go sam na plecach. Ludzie wtedy
I to nie tylko on, bo to wszyscy, tak jak tutaj z relacji słyszałam, wszyscy taką siłę mieli. No i tak się pomalutku dorabiali. I później gdzieś zrodził się taki pomysł, że trzeba mieć swoją krowę, swojego świniaka, żeby mieć mleko, żeby mieć mięso. No i tak gdzieś odłożyli troszkę pieniędzy, kupili sobie tą krowę, kupili tego świniaka. Później, tak jak dziadkowie opowiadali, przyszły choroby, dzieci. Mieli dwójkę dzieci, mojego tatę i ciocię. Bardzo te dzieci pochorowały, na leczenie musieli sprzedać niestety wszystko. Los był bardzo ciężki i taki, można powiedzieć, dramatyczny. Ale dorobił się dziadek konia. On kochał w ogóle, jak ja już tylko sięgnę pamięcią i dopóki pamiętam, to dziadek kochał konie. Zresztą no, on był ułanem, służył w 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich. Później jak się dostał na roboty do Baora, to też przy tych koniach robił. I tutaj nawet jest zdjęcie. Jest, zobaczcie, to jest dziadek z babcią, jest tata i jest siostra taty. Tutaj już mieli konika. Tutaj dziadek jest z bykiem. Trzyma byka. No i później oczywiście już zaczęli pomalutku zakupywać sprzęt. Dzieci podrastały, pomagały, bo kiedyś wszystkie dzieci pracowały. Pomagały tym rodzicom, no i jak mój tata już miał tych 8 lat, to już pracował na jak to się nazywało, to co zgrabia, grabarka, grabaczka konna, dziadek go paskiem przywiązywał i tata grabił. Ciocia też w wieku kilku lat już, powiedzmy, myła podłogi, gotowała, szła w pole. Dzieci kiedyś pracowały. Tutaj dziadek właśnie na takiej, co to jest? To jest właśnie ta zgrabiarka, grabaczka taka konna do siana i na tym również mój tata jeździł. Pracował w polu. Tutaj są dziadkowie. Tata i ciocia. Ciocia miała długie włosy. I tutaj już jest kosiarka, to już jest moja mama. Jest kosiarka, osa chyba się nazywała, taką kosiarką właśnie koszono trawę. No i tutaj tata, bo później już mieli oczywiście dwa konie. I tak jak widzicie, tutaj za tym takim ciemnym koniem jest stodoła, a po lewej stronie nie było nic. Później to wszystko zostało rozbudowane. O, tutaj dobrze widać tą stodołę za tym koniem. Witam to wszystkich. Masz już na świecunie. Mąż wita wszystkich. Za świecunią przyszedł. A ty co mi tu już coś mi sugerujesz, czy co? Nie, ja się nie sugeruję. No mam nadzieję. Przyszedł mi ze świeczką. Ale dziękuję. I tutaj... Oj, bo mi zdjęcie uciekło. O tak, zobaczcie, tutaj jest... Kto to jest na tym? Dziadek. Jest na koniu i jest... Ta stodoła, przez którą ja na filmach przechodzę, którą widać, ale tutaj teraz jak ja patrzę po mojej prawej stronie, no jest pustka, tutaj nie było nic. Tą stodołę też budował już mój tata z dziadkami, on pamięta budowę tej stodoły i tak tutaj zagospodarowywali, bo jak dziadek z babcią tutaj przyjechali, to stał tylko dom. I na środku podwórka była taka stajenka, mała stajenka, obórka, coś w rodzaju obórki. No i w tej stajence była zdechła koza, która była przywiązana. No i jak podejrzewam, Niemcy stąd wyjeżdżali, czy coś, tą kozę zostawili. Także taki tutaj, tak to dziadkowie zastali. I później to wszystko rozbudowywali tutaj jeszcze. Jest dziadek, babcia i z rodziny ktoś. Także no,
O, tutaj na koniach też. Pamiętam, bo ja też na takim koniu wierzchem jeździłam, jak byłam mała. A tak kiedyś wyglądały zimy. Też później, jak już dziadkowie opowiadali, zaprzęgali sanie, robili kuliki, bawili się. Ludzie zaczęli wracać do takiej, jak to powiedzieć, codzienności powojennej. Już widzieli, że nic im nie grozi, że no, życie zaczyna się na nowo i jakoś to sobie tutaj układali. Także no, takie tutaj były początki. Później to dziadek to gospodarstwo zaczął rozwijać, szedł w kierunku gospodarstwa, było kawałek ziemi, później dokupili troszkę. No już jak tata miał tych naście lat, to gospodarzyli tak, no może nie prężnie, ale już coś tam mieli. No i tata później to gospodarstwo takie, no małe, bo to wtedy było małe gospodarstwo, ale dziadkom jakoś wystarczało, przejął to gospodarstwo i z mamą prowadzili. A później następnie ja to gospodarstwo przejąłam i tak teraz z Edziem prowadzimy. Pracowali bardzo ciężko, bo wszystko zdobywali własnymi rękoma. Wszystkie prace wykonywali ręcznie, żniwa dzisiaj są kombajny, a kiedyś cięto kosą. No już dziadek, tak jak opowiadał, to już kosił zboże kosą. Przed wojną robiono to sierpem, ale później już jak oni tutaj na zachód przyjechali, jak siali zboże, to kosili kosą. Kobiety szły, tak jak babcia szła, odbierała to zboże, wiązała snopki, powrósła trzeba było skręcać ręcznie. Już pamiętam, jak mnie też uczyli skręcać powrósło i wiązać snopki, ale myśmy już mieli snopowiązałkę, a dziadki robili wszystko ręcznie. Była taka młocarnia tutaj poniemiecka, i tą młocarnią na zmianę mucili to zboże. Była taka kolejka raz w jednym domu, raz w drugim domu. Każdy sobie to zboże wymucił. No później już oczywiście taką kupili, nie pamiętam jak to się nazywało, że to zboże już kosili taką kosiarką. Później no już moi rodzice kupili snopowiązałkę. No i tak to się wszystko rozwijało, ale po wojnie ludzie no niejednokrotnie były, tak jak to się mówi, pod krew i łzy. I no to były To niejednokrotnie tutaj przyjechały kobiety młode, bo większość była w wieku babci, 16-17-letnie dziewczyny, które już były powydawane za mąż i zaczynały to życie na obcym terenie, bez rodziców, bez, można powiedzieć, rodziny. I no wyobraża sobie to ktoś dzisiaj. Chyba mało kto, a niestety oni przeszli i podejrzewam, że wielu z Was, którzy mnie tutaj teraz oglądacie, bo jesteście w wieku moich rodziców, starsi, pamiętacie te czasy właśnie, jak to się zaczynało po wojnie, bo byliście wtedy dziećmi, mieliście tych kilka lat w tych czasach powojennych, urodziliście się w 40 którymś roku, w 50, więc pamiętacie, jak te początki się zaczynały, no. Było ciężko, było po prostu bardzo ciężko i to wszyscy tak mieli, dźwigali się, można powiedzieć, z kolan. I tak nasuwa się taka myśl, nigdy więcej wojen, a niestety one są, niszczą, zabijają i po co to wszystko? Cierpią ludzie, cierpią niewinne osoby tylko dlatego, że komuś coś się uroi w głowie, chce zawładnąć światem, chce panować nad tym światem i doprowadza do potwornej, niewyobrażalnej tragedii. Dochodzi do okaleczenia tak naprawdę na całe życie, bo ci ludzie, którzy przeżyli piekło wojny, oni się tak naprawdę do końca życia już nie odnaleźli. Oni mieli psychikę naprawdę zrujnowaną. Z babcią jeszcze
można było porozmawiać tak na temat czasów okupacji, na temat czasów wojennych. Opowiadała z przerwami, ale opowiadała, ale z dziadkiem ciężko było porozmawiać. On w ogóle nie chciał o tym mówić. Jeżeli słyszał obóz, słyszał Niemcy, on po prostu dostawał białej gorączki. On kipiał, wpadał w taką panikę. Nawet nie wiem, jak to nazwać. I wiecie co? Czas tego nie uleczył. Czas tego nie uleczył. Filmy wojenne omijał szerokim łukiem. Nie mógł tego oglądać. I chyba do końca życia to w nim tak naprawdę zostało, to co przeszedł, to co widział, to czego doświadczył i odcisnęło się to na tych ludziach. Także los mieli naprawdę bardzo ciężki. Tak my dzisiaj sobie żyjemy jak u Pana Boga za piecem tak naprawdę. I zamiast się szanować, zamiast, wiecie co, doceniać te chwile, cieszyć się tym, że mamy na stole chleb, że mamy dach nad głową, mamy pościel. Czasy w naszym kraju jeszcze spokojne, to my jeden drugiemu skaczemy do oczu, gonimy za pieniądzem, wydrapujemy sobie, że tak powiem, wszystko, co tylko można, wyrzucamy, opluwamy się, gnębimy drugiego człowieka. Po co? Oby te czasy nigdy nie wróciły. Tego sobie i Wam życzę. To by było tyle na dzisiaj, taki odcinek. No i cóż, życzę Wam wszystkim. Pamiętajcie o swoich bliskich, przekazujcie to dalej, bo to jest nasza historia, to trzeba pamiętać. Trzeba pielęgnować, celebrować tą pamięć. Do następnego.